Z łaski Chrystusowej przeczytamy. Z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział i 17 werset. 20 rozdział, 17 werset, Dzieje Apostolskie. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, a gdy stawili się do niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jeruzalimy, nie wiedząc, co mnie tak spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, byleby tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej, a teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego we wszystkich, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego doświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien nieczystej krwi. Nie uchylam się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczęć o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście spaśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiąc rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Wtedy, czuwając i pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem z łzami napominać każdego z was, a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sam więc, że te oto ręce służyły za spokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek. Amen. Dzieło apostoła Pawła w Efezie zakończyło się. Teraz dzieło trwa w rękach braci. Dzieło trwa dla każdego, u każdego brata z osobna, jak ich Bóg wybrał, jak ich ustanowił w kościele i dał im posłannictwo. Objawił im drogę, po której powinni chodzić, bo w Kościele Chrystusowym nie ma ani bezrobotnych, ani takich, którzy szukają pracy, ale wszyscy pracują dla Pana w usługiwaniu tego i Kościoła. Wie bardzo dobrze apostoł Paweł,
że nie tylko oddalenie jest bardzo proste, ale i wilki wpadają do kościoła, aby porwali uczni, aby oddalili uczni, aby już nie szli za Chrystusem i aby oddalili i aby szli za ludźmi. I w dodatku, mówiąc w podstępstwie, przekonując ludzi prostych, przekonując ludzi, którzy nie są utwierdzeni dokładnie na woli Bożej i w Słowie Bożym. Apostoł Paweł, odchodząc, odważę się i powiem, zostawia im testament. Nie patrzcie się na ludzi, nie przekonywujcie się przez ludzi, pomimo że ci ludzie, jesteś nawet ty sam tym człowiekiem. Nie miejcie nadziei w człowieku. Nie zostawiajcie swojej ufności dla człowieka. Wszyscy ludzie, czy sumiennie, czy nie rozumiejąc, poprowadzą was po swojej drodze, która może być dla nich poprawna, a może nie jest poprawna, ale na pewno dla was nie będzie poprawna. Bo poprawna droga dla każdego z nas osobna jest zupełnie inna. Jest ta, którą Bóg wyznaczył od założenia świata, pokazując dzieła, abyśmy chodzili dokładnie po tej drodze. I dlatego wszyscy święci ludzie Boży w Słowie Bożym dwie modlitwy mają, podstawowe. Pierwsza modlitwa jest: Panie, naucz nas swojej drogi, którą ja, nie inni, ja muszę chodzić. I po drugie jest: naucz mnie, Panie, abym czynił ja Twoją wolę, którą wyznaczyłeś dla mnie. I w taki sposób prowadzi nas Bóg. Pokazuje nam Bóg, że jedyny, który ci może powiedzieć w każdej chwili, jaka jest dobra droga dla ciebie jest Pan. Nikt inny. Nikt inny. Pan wszystkim nam, dla każdego z nas osobna. Tak, oczywiście są podstawowe zasady, które przeczytamy ze Słowa Bożego i o których apostoł Paweł z wielką uwagą, spowiadając się, opisuje prezbiterom w Efezie i w Milcie i poprzez nich, których Bóg ustanowił stróżami w kościele dla wszystkich braci. Bo apostoł Paweł jest wzorem nie prezbiterów tylko, ale wzorem pastwiska. I dla Tymoteusza, dla tego młodego tego brata, którego miłuje szczególnie, szanuje go, namawia go, aby i on stał się wzorem pastwiska. Czyli spowiedź apostoła Pawła usłyszymy jako spowiedź nie apostoła Pawła, która jest, ale jednego brata, który ustanowił samego siebie, aby był wzorem trzody, bo on sam mówi: naśladowcami moimi stańcie się, tak jak ja Chrystusa, czyli naśladowcami Chrystusa stańcie się. Wy więc wiecie, mówi apostoł Paweł, jak trzoda pańska
od pierwszego dnia, gdy przyszłem między wami, jak żyliśmy przez cały czas razem. Nie sekundę, nie godzinę, nie chwilę, jak żyliśmy przez cały czas mojego życia razem z wami. Jak? Służąc Panu z całą pokorą, z wieloma łzami, z doświadczeniami, na które Bóg pozwolił w moim życiu z powodu zasadzek Żydów. Jak przeżyłem przez te wszystkie lata, służąc Panu. I jak usługiwał Panu? Spał, usługiwał Panu. W dzień usługiwał Panu, w swoim domu usługiwał Panu, w kościele, na zewnątrz, wszędzie służył Panu. Czyli czym był? Wyzwolony od Chrystusa i od grzechu i zniewolniczył samego siebie Bogu. Dzieło Pana nie jest tylko w kościele, ani nie przede wszystkim w kościele. Dzieło Pana jest przede wszystkim w nas. Wewnątrz, we mnie, ja służę albo nie służę Panu. W osobistym moim życiu, w mojej samotności, powinienem mieć odpoczynek. Inaczej coś pomyślało moje serce innego od Słowa Bożego. Chrystus co mówi? Wszyscy obciążeni, przyjdźcie do mnie i nauczcie się ode mnie, że ja wewnątrz służę Panu i jestem pokorny i uniżony w sercu. I jak tego się nauczycie, wtedy znajdziecie odpoczynek. Służąc Panu, mam odpoczynek w duszy dla Pana. Nie służę Panu, jak zwiastuję, też tam, ale to jest na krótki czas. Albo jak prorokuję, najmniejszy czas dla Pana. Jak usługuję w kościele w jakikolwiek sposób, krótki czas z mojego życia. Apostoł Paweł jednak służył Panu przez cały czas, przez cały rok, przez cały dzień. Rano, wieczorem, rano, w nocy, sam, w samotności, z innymi, w towarzystwie, bo interesowało go, aby miał odpoczynek w duszy, odpoczynek w sercu, modląc się, rozważając, służył Panu. Śpiący, służył Panu. Główne oblicze w jego życiu Jezus Chrystus i on ukrzyżowany. Ale nie możesz służyć Panu jak tylko z całą pokorą i z wiedzą i z poznaniem, że diabeł walczy, wykorzystując doświadczeń, zasadzek, aby ukradł ci pokój Boży. Aby ukradł ci, abyś służył Panu i aby cię poprowadził i abyś służył innym, inne rzeczy, które ci dadzą trwogę w twoim życiu. Bracia i siostry, jest ważną rzeczą, abyśmy zrozumieli, że w całym naszym życiu, w każdej sekundzie w naszym życiu powinniśmy służyć Panu. Nie powinniśmy zostawiać naszych myśli, naszych rozmyślań, naszych strachów. Nie zostawiajmy niczego, aby nam psuło służenie Chrystusowi. I abyśmy nie zapominajmy nigdy, że to się nie stanie. Abyś był sługą Bożym, jak nie jest wypełnione Twoje serce od poznania Twojej słabości, od Twojego uniżenia wobec Boga i wobec ludzi. Jak myślisz i rozmyślasz,
o innych rzeczach, wtedy wiedz, że służysz innym rzeczom. Oczywiście jesteśmy w tym świecie. Tak, mamy pracę, abyśmy służyli naszym rodzinom, naszym żonom, naszym mężom, naszym dzieciom, abyśmy służyli Kościołowi. Tak, ale to wszystko to służąc Panu. W jaki sposób? W domu Twoim, siostro, będziesz służyła swojej rodzinie, służąc Panu. I Ty, bracie, też w swojej pracy będziesz pracował służąc Panu z całą pokorą. W godzinie modlitwy będziesz modlił się służąc Panu z całą pokorą. W godzinie rozważania Słowa Bożego będziesz rozważał służąc Panu z całym uniżeniem, znając, że Bóg dobre myśli ma dla Ciebie, ale diabeł ma podstępne myśli o Tobie. I druga rzecz, bardzo ważna. Nie chowaj od samego siebie to, co jest dla Ciebie korzyścią, ale to, co jest dla korzyści innych. Czyli ja mogę Wam zwiastować to, co jest dla mnie korzyścią i na przykład mówię, jest napisane, że musi być opłacany pastor i będę to wytłumaczał ze Słowa Bożego, ale zwiastuję i służę nie Panu, ale samemu sobie. Zły przykład dałem, ale chciałem dać jeden gruby przykład. Mamy służyć Panu, służąc dla korzyści innych. Bo jest lepiej, abyś dawał, niż abyś brał, mówi Słowo Boże. Abyś dawał ludziom i abyś brał od Boga. I to nie dla korzyści naszej. To jest dla korzyści naszej, abyśmy dawali ludziom. Nie schowałem to, co jest dla waszej korzyści. I nie liczyłem się z tym, co jest dla mnie korzyści. W taki sposób służysz Panu. I nie przestałem zaświadczać przed wszystkimi o upamiętaniu przed Bogiem i o wierze naszej w Jezusa Chrystusa. Do Boga się upamiętujemy, ufając Jezusowi Chrystusowi i Jego słowom. I teraz dociera do ważnego momentu Jego spowiedzi. I ja jestem teraz związany, abym poszedł do Jeruzalemy. I nie wiem, co tam się stanie, ale wiem, że jestem związany w duchu, abym tam poszedł. I wiem, że się złe rzeczy tam staną, bo Duch Święty świadczy, że więzy i smutki mnie tam oczekują, ale ja nie troszczę się o samego siebie, ale troszczę się, abym służył Panu. I to jest wzór pastwiska, trzody. Nie idzie gdzie chce, gdzie mu się podoba, nie czyni, co sądzi, ale zawsze pyta się Boga, jaka jest dobra droga dla mnie, Panie, i chodzi po niej. Dobra droga dla Ciebie, Pawle, jest, abyś poszedł do Jeruzalemu i tam będziesz się męczył, i tam będziesz zasmucony, tam Cię wrzucą do więzienia, tam Cię będą uciskać, ale to jest dobra droga dla Ciebie, Pawle. Dobra droga nie jest, że pojedziesz do Antiochii, aby ci otworzyli ich serca, ich domy i aby ci usługiwali, aby ci mówili zwiastuj mi. Dla ciebie dobrą drogą jest męka, uciski. I apostoł Paweł, który nauczył się służyć Panu z całą pokorą, nie liczy się samym sobą, ale liczy się, aby służył Panu z całym swoim sercem.
wie, że tutaj kończy się jego dzieło w Milton. I wie, że od tego momentu Bóg go prowadzi po innych drogach, do innych sytuacji. I zaświadcza, mówiąc, że ja jestem czysty od krwi wszystkich was, bo nie uchylałem się od zwiastowania całej woli Bożej, bo w taki sposób służę Panu. To jest cecha sług Bożych, mężów i kobiet, aby się nie bał, aby się nie wahał, aby zwiastował całą wolę Bożą, wiedząc, że jak objawi całą wolę Bożą, przyjdzie burza do jego życia. Szkody przyjdą w jego życiu. Przeciwstawienia, sądy, skazywanie, oskargi przyjdą do jego życia. Ale apostoł Paweł wie, że w taki sposób będzie wolny od krwi, od każdej krwi. Całą wolę Boga w naszej rodzinie, całą wolę Boga dla naszych dzieci, całą wolę Boga w naszych pracach zawodowych, całą wolę Boga w kościele, całą wolę Boga dla każdego bliźniego naszego, bo w taki sposób jest pokazane, że kochasz swojego bliźniego jak samego siebie. Inaczej nie kochasz go. Tak jest pokazane, że kochasz swojego brata i siostrę, tak jak cię Chrystus umiłował, bo nie wahasz się pokazywać im całą wolę Boga, pomimo że wiesz, że będą przeciwstawiania się donośne. I apostoł Paweł wie, że w taki sposób tylko służy Panu z całą pokorą i nie waha się. I wiecie, bracia i siostry, wszyscy wiemy o tym, to jest bardzo trudna rzecz. To nie jest łatwa rzecz, abyś powiedział jednej kobiecie, że ma pofarbowane włosy, żeby nie farbowała, bo to jest stały grzech. Nie możesz jej tego powiedzieć. Wahasz się. Nie możesz powiedzieć jednej dziewczynie, że nosi spodnie, że to jest obrzydliwość wobec Boga, bo boisz się. Z jednej strony jest więc bogobojność, a z drugiej strony jest strach ludzki. I teraz musi ten, który służy Panu z całą pokorą, musi wybrać. I apostoł Paweł wybiera. Nie waham się, nie wahałem się, aby wam zwiastował przez te 3 lata całą wolę Boga. I dlatego zważajcie. Zważajcie. I tycząc się szczególnie do prezbiterów, bo Duch Święty, który was ustanowił biskupami, bo musicie troszczyć się o Kościół Boży, który został nabyty z własną swoją krwią Chrystus. Nie jest łatwą rzeczą. Wahasz się, boisz się, ale musisz. Musi powiedzieć żona swojemu mężowi: mężu, nie chodzisz dobrze wobec Boga. Chodź, pomodlimy się. Nie aby go skontrolowała. Chodź, pomodlimy się więcej. Chodź, będziemy rozważali Słowo Boże razem więcej. I tak samo mąż ze swoją żoną, i tak samo rodzice z dziećmi, i tak samo dzieci z rodzicami. Nie dla sądu i dla skazania, ale dla błogosławieństwa. I aby zostało oddalone, bo oddalenie zaczyna się w środku i później powoli jest widoczna na zewnątrz. Aż na koniec
Człowiek, który jest, oddala się od Boga, staje się klaunem. Bóg niech nas zachowa. Dlaczego? Bo będą ludzie, którzy będą chcieli pociągnąć uczni dobrych, uczni Chrystusowych za sobą. A apostoł Paweł chce, aby nikt nie poszedł za nim, ale wszyscy, aby szli za Chrystusem. Nie przedstawiamy nas samych, mówi apostoł Paweł. Jezusa Chrystusa, Pana, przedstawiamy, a nas samych jako słudzy. To jest sługa Boży, to jest chrześcijanin, to jest, który nie chodzi po drodze oddalenia, ale po drodze wiary i chwały Bożej. To jest ten, który mówi: naśladowcami moimi stańcie się tak jak ja Chrystusa. I teraz dociera do najważniejszego momentu. I teraz, bracia i siostry, ofiarowuję was. I tutaj powinniśmy być ofiarowani. I tutaj powinniśmy być oddani. Ofiarowuję was Ojcu Bogu i Słowu łaski Jego. Bo Ojcu Bogu jesteśmy ofiarowani tylko poprzez Ducha Świętego. I tylko poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego rozkoszujemy się w łasce, w słowie łaski, bo tylko Bóg i słowo łaski Boga może nas zbudować i może dać nam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. I kończąc, spowiadając się, mówi coś, co uważa, że jest bardzo ważne. Srebra, ani złota, ani szaty, niczyjej nie pożądałem. Pożądliwość Jego jest tylko w duchownych rzeczach. Pożądliwość jest Jego Chrystus. Pożądliwość jest Jego Królestwo Niebios. Pożądliwość Jego jest, aby służył Panu z całą pokorą. Nigdy nie wezwałem od nikogo. Nie, że nie pożądałem, ale ja pracuję własnymi rękoma dla samego siebie, ale i abym pomagał tym, którzy mają potrzebę. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy służyli, abyśmy pomagali naszym braciom i siostrom w ich potrzebach. Być może to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, bo Chrystus powiedział, że lepiej abyś dawał, niż abyś brał. Jak to powiedział? Ukląkł ze wszystkimi braćmi, ofiarował ich Bogu i pożegnał się z nimi. Teraz już go nie zobaczą. Teraz będą słyszeć jego słowa tylko. Będą czytać jego słowa, tak jak i my teraz. Pawła nie widzimy, ale czytamy jego słowa. I wiemy, że jego słowa są słowami Bożymi. Są słowami Ducha Świętego. I wiemy, że najważniejszą rzeczą ze wszystkiego jest, abyśmy ufali, abyśmy mieli nadzieję tylko Chrystusowi. Żaden człowiek, umiłowanie bracia i siostry, nie jest warty słowa. I jak widzisz drugiego, patrz się na niego jak tylko w taki sposób, abyś mu służył, a nie abyś za nim poszedł. Ludzie nas załamią, rozczarują, wszyscy, szczególnie tych, których wywyższasz, tych, których nazywasz, że są bardzo dobrzy, że ich chcesz pójść za nimi. Oni cię załamią najbardziej. Wtedy pamiętaj, tylko w Chrystusie miej nadzieję. Tylko w Chrystusie
wiesz, tylko Chrystusa, wiesz, tylko wychwalaj Chrystusa, tylko Chrystus jest Alfa i Omega dla Twojego życia. Amen.